Opowiem Wam o tym, co właśnie robimy dla, dla klientów. Często są to klienci, inwestorzy zagraniczni, którzy chcą zainwestować w Polsce, niekoniecznie są zainteresowani jakąś konkretną działką, ale jakimś obszarem, i wtedy nie wiedzą, czy tu warto, czy tu warto, i wtedy proszą nas o to, żeby im sprawdzić jakiś tam obszar i wyłuskać dla nich jakieś informacje na temat konserwa ochrony konserwatorskiej na tematy, które zaraz omówię w szczególe. Jest to, że księgę wieczystą można sprawdzić online, to wszyscy wiecie, nie będę tutaj poruszać tego. To, że jest port, geoportal, to, że jest i geomap, tam można sprawdzić obrębę i y, numer działek, to też można. W Warszawie, super sprawą, nie wiem, czy wiecie. Jest y, strona Urzędu Miasta, gdzie można w wielu zakładkach wyłuskać bardzo dużo informacji. I tutaj zestawiłam Wam y, opracowanie, które osobiście robiłam dla jednego właśnie inwestora, który sobie wyznaczył taki teren do weryfikacji około 500 budynków w Warszawie. I y, y, chciał na początku, żeby sprawdzić mu wszystkie te budynki, no ale jesteśmy, no zaraz, no ale to bez sensu, gdzie niegdzie są szkoły, gdzie niegdzie są instytucje jakieś y, publiczne. Gdzie niegdzie są przedszkola, gdzie niegdzie jest kościół, szpital, no tego się nie da kupić. tak. Więc w pierwszym etapie naszym było wyeliminowanie tych, tych działek, który, które po prostu inwestora nie interesują. W dalszym etapie zrobiliśmy mu analizę, analizę pod kątem tu chociażby wpisu do Gminy Ewidencji Zabytków, i zobaczcie na Obszary, na obszarze wybranym, do wolnego obszaru w Warszawie, można sprawdzić, które zasoby są na liście dziedzictwa kulturowego, jaką dokumentacją są objęte, czy jest to karta inwentarzowa zasobu, czy dziedzictwo kolejowe. Mamy po prostu, możemy sprawdzić zarówno swoją jedną prywatną działkę, którą się interesujemy, ale możemy też przeanalizować jakiś obszar pod tym kątem. Tutaj mamy. Podejdę, nie wiem czy widać. Tutaj jest obszar rewitalizacji. No i tutaj już wiemy, że będą u nas chodziły inne przepisy, ale z drugiej strony mamy informację o tym, że możemy wnioskować o pozyskanie dofinansowania unijnego na rewitalizację tego typu obiektów. Dalej. Możemy sprawdzić, czy obszary są w rejestrze zabytków, czy jest to obszar, czy tylko otoczenie zabytku, czy jest wpisany do, do GES jako obszar, czy jako obiekt. To ma znaczenie, czy, czy, yy, czy, czy jest... Tutaj akurat obszar GES był w całym zakresie ni niniejszej mapy, więc akurat nie odnotowałam graficznie. Warunki techniczne nieruchomości. Tu było takie zestawienie pierwsze po takiej wstępnej analizie, którą zro zrobiłam. Wykazaliśmy inwestorowi, które budynki mają takie statusy naszym zdaniem. Budynki po renowacji, w trakcie renowacji, w trakcie budowy lub nowe budynki już istniejące, funkcjonujące i odradziliśmy je do inwestowania. I zobaczcie, z takiego obszaru wyleciało nam no, około 30% nieruchomości, a reszta to są budynki stare, nieużytkowane i i one były przez nas analizowane w dalszej kolejności. To wszystko są informacje z internetu. Można sprawdzić sobie informacje na temat właścicieli nieruchomości. Na żółto mamy, mamy miasto Warszawa, są na fioletowo obiekty mieszane, inne to są zwykle jakieś prywatne podmioty. I ważna informacja na różowo, tutaj akurat mieliśmy jakieś punktowe, tylko nieruchomości w trakcie podziału, czyli jak jest wykonywana praca podziału nieruchomości, w Warszawie jest to odnotowywane właśnie w tym serwisie. Są też zaznaczone nieruchomości na sprzedaż. Jest informacja, czy są one objęte przetargiem, czy są zamierzone tylko do sprzedaży, czy planowane w jakimś najbliższym okresie czasu. Oczywiście tu jest tylko taka legenda poglądowa. Tam, jak się kliknie w informacje, to można dużo więcej szczegółów wyczytać na ten temat. I są też nieruchomości na wynajem. Tutaj na przykład są kropeczkami poznaczane. To tak też dla pośredników informacja. Decyzje o wydanych warunkach zabudowy. To jest fajna rzecz. Mamy tutaj informacje na temat obiektów liniowych. I co to może być? To mo może być metro, na przykład, które tutaj akurat w, w tej, w tej, na tym obszarze było, znaczy będzie budowane. Jest to dla nas informacja, że możemy mieć utrudnienie pod kątem budowania czegoś w głąb, bo będzie tam przebiegała linia metra. Są oznaczone obiekty obszarowe i obiekty punktowe, czyli czy warunki zostały wydane na to są warunki, decyzje już wydane, tak? Czyli to też jest dla nas inwestora szukającego działki informacja, że no ktoś tu coś działa, ale tego inwestora akurat to nie zraziło, bo on mówi, no ja chętnie y, albo będę współinwestował z tym, co już tam coś robi, albo odkupię to od niego, więc dla niego to nie był jakiś element zniechęcający. Decyzje o pozwoleniach na budowę, które są w toku, czyli też mamy informację, to, to jest y, stricte y, Procedura biurowa, tak? To nie jest tak, że w toku już jest budowa budynku, tylko procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, analogicznie obszary liniowe, obszarowe i punktowe. Rejestr działek mamy też informacje. Tutaj zaznaczone są, każda działka jest obwiedziona czerwoną linią, czyli działki w trakcie podziału. To też nam daje informacje, czy działką się już ktoś interesuje, czy leży sobie ona po prostu i, i czeka, tak? I tu jest przykład opracowania no, dla takiego konkretnego budynku, jednego z 500, y, znaczy no, z tej ograniczonej już liczby, którą robiliśmy. Tu są dane y, zamazane, ale najważniejsze rzeczy Wam wyłuszczyłam, y, co tutaj się inwestor na temat tego konkretnego budynku dowiedział: że obiekt jest w rejestrze zabytków w obszarze GES, y, jest, ma też y, otoczenie zabytków w rejestrze, ma dokum dokumentację zabytkową, jest karta ewidencyjna i ma wydaną decyzję o pozwoleniu o warunkach zabudowy i ma pozwolenie na budowę w toku. No to możemy założyć, że praktycznie tutaj inwestor już coś działa i to, z tą działką, jak on nie będzie chciał sprzedać, to to właściwie już jest pozamiatane, tak? Tu inny przykład, taki zwykły blaszak, można by rzec, no do kupienia, tak? Super lokalizacja, bo na skrzyżowaniu trzech ulic pozwolenie na budowę w procesie akurat nie jest, ale jest już wydana decyzja o warunkach zabudowy. 5 minut sprawdzenia w internecie. Przykład trzeci, pusta działka, można by pomyśleć, świetna plomba, tak? Już pomijając fakt, że może tam być zanieczyszczenie czy, czy jakieś problemy z gruntami, wodami, o których było w poprzednim panelu, ale tu też jest. E, rejs zabytków, decyzja. Jest drzewo, tak. Ale nie rośnie bokiem. E, pro, pozwolenie na budowę w procesie nie jest. Jest użytkowanie wieczyste, to co, co też jest e, informacją, jest obszar rewitalizacji, jest też fa fajna informacja, którą można wyłuszczyć. E, mamy też możliwość podejrzenia, jakie są ceny transakcji przy kupnie z rynku wtórnego i pierwotnego. To akurat jest 5000 e, z metra kwadratowego, tu na przykład był 5,7 To jest też kolorami e, oznaczane. Ja tutaj akurat robiłam dla każdej nieruchomości oddzielne zestawienie, no i informacja, że miejscowy plan jest w opracowaniu. To architekci mi powiedzą. Na ile to nam miesięcy wstrzymuje proces wydawania wózytki? Może być różnie. Będę o tym mówił. Różnie. No dobrze, Piotr twierdzi, że opowie, więc zostawiam to jego, na jego panel. To też jest dostępne online, za darmo dla każdego. Nigdzie się nie trzeba rejestrować. I tu zrobiliśmy dla inwestora takie podsumowanie, czyli to, co było w pierwszej kolejności, czyli te budynki, które są w trakcie renowacji lub po, stare albo nieużywane, czyli takie, które rekomendujemy lub nie rekomendujemy. Nie ze względu moich osobistych upodobań, ale ze względu problemów, które udało nam się wywnioskować z tych danych internetowych, tak? I dodatkowo na fioletowo są oznaczone nieruchomości z procesem budowlanym w toku. Czyli to też sugeruje na to, że trzeba szukać, kto się tym interesuje i, i, i z nim negocjować, czy chce to odkupić. I nieruchomości y, tutaj szrafem y, objęte różnorodnymi formami ochrony konserwatorskiej. W ten sposób mamy fajny przekrój tego, kto, które działki łatwiej będzie nam kupić, a które trudniej, tak? No te, te co kupujemy trudniej są fajniejsze, bo więcej kasy można zarobić, tak? Ale no niektórym funduszom, przede wszystkim inwestycyjnym, zależy na tym, żeby szybko wydać pieniążki, więc będą zainteresowane tymi prostszymi nieruchomościami, tak? I tu chciałam nadmienić o problemach konserwatorskich, które, który, z którymi stykamy się nie osobiście, ale przez inwestorów, którzy, in, in, którzy, którzy się parają z, z konserwatorami. Decyzja konserwatora, tak jak tu wszystkie inne urzędowe kwestie, jest uznaniowa. Pod ochronę konserwatorską mogą, podle... jest albo rejestr zabytków, albo wpis do gminnej ewidencji zabytków, tak, i ten drugi jest też drogą do tego, żeby pewne rzeczy podważać w kwestiach konserwatorskich i mieć pole do negocjacji z konserwatorem. I największe problemy, na przykład, które, z którym się spotykają właśnie w, głównie w kamienicach, tak? no bo to są jakieś zabytkowe nieruchomości, to tak jak Piotr powiedział, dobudowa windy na przykład, tak. I, 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 I to jest też problem. Albo na przykład ocieplanie budynku. Często konserwatorzy nie chcą zgadzać się na ocieplanie budynku od strony frontowej, bo to zmienia, wpływa na elewację i, i błagania inwestorów, że ale my odbudujemy, zrobimy tak samo. No nie, nie zgadzają się, ale zgadzają się na ocieplanie od strony dziedzińców, patio, od strony wewnętrznej. Na przykład jeden inwestor 18 lat poszukiwał, bo in, yy, konserwator sobie wymyślił, że chce konkretny rodzaj okna. Poszukiwał 18 lat yy, to ja, ja, okna. Ja, ja, ja może opowiem, jak to było. Chodzi o Forty Legionów. Inwestor to poszukiwał ze swojego zacięcia. To on chciał. Konserwator z zabytków już machnął ręką, a, a ci ludzie jeździli po Europie. Po Europie i szukali zdjęć żołnierzy lata 1850, 000, tam te okolice, jakiś rycin, jakichś elementów, gdzie na przykład znaleźli te, takie fotografie, gdzie jest żołnierz i w tle rozrysowane okno. I tyle lat szukali, żeby wstawić takie same okno w takim samym rozkładzie. Więc czasami konserwator nie żąda tyle, co inwestor, który jest no, zakochany w swojej nieruchomości. Problem jest właśnie w tym, tak jak tutaj w drugim zdaniu, że dzisiaj, znaczy wiem, że trwają prace nad klasyfikowaniem tego, jak, jak w klasy ubierać poszczególne zabytki. Dzisiaj stodoła jest tak samo traktowana jak zamek na Wawelu, tak? Więc yy, według przepisów. Więc tu jest yy, problem. Warto, żeby inwestorzy mieli na uwadze to, że pomimo ich dział że ich działka nie jest objęta żadną ochroną konserwatorską, to może być brana pod uwagę przez konserwatora w przypadku, gdy działki obok są taką ochroną objęte. Dotyczy to zarówno no, Dróg, jak i działek, na których stoją budynki, tak? I wtedy pomimo, że moglibyśmy sobie myśleć, że będzie nam łatwiej, no niekoniecznie. Będą wtedy jakieś negocjacje z konserwatorem niezbędne. I jak sobie negocjować różne, różne kwestie? Myślę, że tu najważniejszym, najważniejszą kwestią jest są wszelkie opinie ekspertów, historyków, sztuki, historyków, architektu architektury, czy nawet architektów, którzy. Umieją oszacować, czy, 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 dan, czy dany element, czy dany budynek jest. Ja tu mówię o przypadkach, kiedy coś jest na granicy, tak? Że nie jest nasz, nasz budynek, który, którym jesteśmy zainteresowani, objęty ochroną, ale konserwator coś od nas chce, tak? Więc wtedy warto podpierać się jakimiś ekspertyzami i w ten sposób negocjować, bo to tak jak z, z wydawaniem warunków na e, zabudowy Mamy kontakt z, z urzędnikiem, tutaj mamy z konserwatorem, możemy sobie wszystko negocjować. Sposobami negocjacji są też właśnie ponoszenie wszelkich kosztów, które należą, leżą w gestii miasta. Tak? Nie wiem, sprzątanie, znamy przypadki, że, że i dokarmianie bezdomnych, tak, więc wtedy miasto przychylnie i patrzy. Tak? No takie trochę nieludzkie zachowania, ale skoro działa. Negocjacją jest też u konserwatora to że błagamy go, prosimy o to, żeby zrezygnował z jakiegoś elementu na zewnątrz, który koniecznie musimy odrestaurować i utrzymać w takiej, a nie innej formie, kosztem tego, że zrobimy coś więcej, lepiej, ładniej i postaramy się w kwestii wyposażenia wnętrza, tak? To też konserwatorzy chętniej to robią. Wpis danego obiektu do gminnej ewidencji zabytków. Nie oznacza zakazu jakiejkolwiek ingerencji w taki obiekt. Są takie rozprawy głośne w internecie, że na przykład kobieta chciała sobie dobudować jakiś ganek z przodu, no bo sąsiedzi mają, ona też chce, no tak, ale sąsiedzi mają nielegalnie, no ale ona ruszyła, wsadziła kij w mrowisko i ona ma z tym problem. I generalnie do momentu, jeżeli konserwator wyda nam decyzję negatywną lub do wyjaśnienia na jakiś temat, do tej pory nie uzyskamy żadnych warunków zabudowy. Wszystko jest trzymane do czasu wyjaśnienia z konserwatorem. No to wiadomo, trzeba się odwoływać do wyższych instancji, do organów wyżej, do sądu administracyjnego na końcu, tak? Nie polecamy celowego zaniedbywania nieruchomości jako sposobu na negocjacje z konserwatorem, bo takie też przypadki są. Właśnie tutaj to, co powiedziałam, że z, y, wstrzymanie warunków zabudowy, zabudowy do czasu wyjaśnienia, jak poważyć wpis do gminy ewidencji zabytków, bo w skali kraju, słowo zjadłam, jest 800 tysięcy obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Często tam te obiekty wskakują bez wiedzy właścicieli i ktoś, kto kupuje działkę, która nie jest w takiej gminnej ewidencji zabytków, potem się dowiaduje, że ktoś tam to wpisał. Można to podważać na różne sposoby, chociażby właśnie czerpiąc znów z porad ekspertów, podważać, że konserwator nie wykazał zainteresowania działką, że wcześniej nikt z nikim to nie uzgadniał i tak po prostu zostało to wpisane. Można też wykazać poniesienie szkód z tego tytułu i żądać jakichś odszkodowań i podważyć cały wpis do ewidencji. No oczywiście wiąże się to z czasem, tak, żeby, żeby tego dokonać, ale właśnie warto sprawdzić przed zakupem nieruchomości to, czy działka leży w, zarówno w gminnej ewidencji zabytków, można to w rejestry zabytków, y, mamy też ogólnodostępne w internecie, tak, no i przeanalizować sobie w przypadku Warszawy na przykład te mapy online, które tam wskazują na różne formy ochrony, już UNESCO też tam wchodzi, GES, tak, wszystkie, tak jak pokazywałam, wzór naśladowania, Adrian właśnie wspomniał, kręglicy, y, którzy y, o swojej praktyce 18-letniego doświadczenia współpracy z konserwatorem opowiedzą nam na kongresie. Zaprosiliśmy ich. Oni nie tylko mają Fort Legionów, ale mają restaurację na y, y, Zamku Królewskim i, i jeszcze wiele tego typu obiektów i od tylu lat się parają tym wszystkim, więc opowiedzą dużo ciekawostek. Y, ja to, miałoby, to miało być na, na końcu, ale ja kończąc swoje wystąpienie, w związku z tym, że moja gorsza połowa zostaje, ja muszę jechać po dzieci, chciałam zaprosić na spotkanie branży budowlanej do BNI i Power, gdzie ja należę. Spotkanie jest 2 marca. Można poszerzyć sieć kontaktów, dołączyć do grupy branży, takie jak widać. Więc serdecznie zapraszam. Nie wiem, Adrian, chciałbyś coś jeszcze dodać? Tak. Tak, jest jeden plus tego, że budynek ma znaczek konserwatora zabytków, podatki od nieruchomości, tak. Jeżeli mamy budynek, który jest wynajmowalny na biura, na jakieś ro rodzaju usługi, nieuczęśliwe sklepy i pewna powierzchnia jest niewynajęta, bo się nie chce wynająć albo jest jakiś prowadzony remont, to przez ten czas nie płacimy podatku od nieruchomości, tak. Tylko w momencie, kiedy jest znaczek, że, że, dany budynek jest pod konserwatorem za, za, zabytków. Druga rzecz, jeżeli mamy budynek i wykażemy, że nie prowadzimy tam działalności gospodarczej, tak, nie wykażemy działalności gospodarczej, spełniamy kryteria zalecenia konserwatora zabytków i no budynek jest w zabytków, to też za tą powierzchnię użytkową zgodnie z ustawą o podatkach o lokalnych 10.1 roku z późniejszymi zmianami, też nie płacimy podatku. Więc to samo chociaż tyle. Jedyne plusy tego, że, że mamy tą plakietkę na budynku. Rejestr zabytków.